Przechodzimy do druku numer 3. W sprawie listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 roku w zakresie pracy motorów i chodników. Tutaj są dwie zmiany polegające na wykreśleniu dwóch pozycji i przeniesieniu ich do modernizacji. To się wiąże bezpośrednio z tym, że projekty oświetlenia, które chcieliśmy realizować w modernizacji, są niemożliwe ze względu na fakt, że są na terenach zielonych. I dlatego do modernizacji przenosimy, była na 6. miejscu ulica Różyckiego. Wynika to z faktu, że tam mamy do czynienia z przesunięciem zatoki, czyli jest to typowa modernizacja. I dlatego ona się tam znajdzie. Natomiast omyłkowo nie ma ich w druku w tym, który powinno być, czyli w druku 4 i tam ją dopiszemy po prostu poprawką. Oraz do druku numer 4 została przeniesiona ulica Pachońskiego, rozbiórka chodnika przy bloku numer 6. Tak, aby mieszkańcy mogli tam spokojnie parkować bez mandatu, bo ten chodnik służy tylko do parkowania, bo jest po drugiej stronie ulicy, tam nie zamieszkałej części chodnika. Znaczy, chodnik jest używany od strony bloków, po drugiej stronie jest to sam chodnik i płot. To się musi kończyć tego chodnika. No bo jeśli jest chodnik, to jak ktoś zadzwoni, że stoją nielegalnie na chodniku, nie ma 1,5 metra, a nie ma w ogóle, bo jest zajęty na całej szerokości, no to jest mało. To nie możemy parkować tego parkingu. Były takie próby, ale nie ogarnę. Zachowania twierdzą, że nie można tak oznakować chodnika. Bo powiedzmy, że jeśli zostanie rozebrany ten chodnik, to będzie zawsze stać. To możemy zapisać wraz z utwardzeniem interesu. Dokładnie, bo Nie, to zróbmy wraz, zrobimy na pierwszym kolejnym grupę, to wraz z utwardzeniem interesu. Zwróć uwagę na to miasto. No, bo teraz pytanie, to się tak finansowano, że wybieramy coś, co już teraz spełnia funkcję utwardzonego terenu, żeby zrobić utwardzony. Tylko, że tam mamy dwie sytuacje. Z jednej strony od strony zimorowiska niektórzy przebijają się wejściem, jak mają sklep po tamtej stronie, to robią wejście od tej, żeby mieć więcej klientów. I to automatycznie generuje dodatkowy konflikt, bo coraz więcej telefonów o złe parkowanie. Przejście dla pieszych, które też musi zostać. Nie, no to przejście dla pieszych razem z dojściem do istniejących punktów handlowych musi się stać, ale pozostała część. Zresztą problem na rozwiązań, bo nie chodzi tam. Mieszkańców i mieliśmy na sesji i kilkakrotnie mieliśmy możliwość spotkania się poza sesjami. Byliśmy na spotkaniu i liczyliśmy, że on faktycznie jakimś oznakowaniem spowodują, że ten teren zostanie uregulowany. W końcu napisać się nie da, co jest... No najlepszy. Nie chcę komentować, co się dzieje z dzisiejszego ostatniego starszego przypadku. Tak. No i tym samym nic się nie zmienia, jeśli poza tym, że zadania nie zrobimy niżej, nie są wyżej. Czy są jakieś pytania? I w związku z tym poddaję do głosowania, czy Państwa jest za podniesienie ręki? Na druku 3. Dobrze, dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję. 16 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.